Bard vs. GPT-4. Część druga. Na rozgrzewkę standardowe pytanie, jakie powinno się zadawać każdemu modelowi, czyli ile waży cegła? Uniwersalne pytanie, które już z miejsca pokazuje, z czym mniej więcej mamy do czynienia. GPT ogarnął bez problemu. Dla Barda to już okazało się być rocket science. Także już na starcie Bard kontra GPT wynik 0-1. Lecimy dalej. Zobaczymy, jak z kwestią podawania do modelu aktualnego czasu. W momencie nagrywania jest środa, 26 lipca. Tutaj ciekawostka. Oba modele mają podawaną aktualną datę, ale o ile GPT zwraca poprawną datę prawie za każdym razem, o tyle Bard na odwrót. Częściej podaje datę wyssaną z palca, jak na przykład teraz. Co ciekawe, Bard za to częściej zwraca poprawny dzień tygodnia. Na ekranie właśnie drugie podejście i oba modele podają prawidłową wartość liczbową. Ale tylko Bard podaje prawidłowy dzień tygodnia. Jest to zatem trochę loteria w obu przypadkach, dlatego będzie tutaj bez żadnej punktacji. Pojedynek na logikę już był w poprzednim materiale i nie będziemy go powtarzać, zapodamy trochę inne zagadki. W tle właśnie zadanko z trucizną w winie, które można rozwiązać jedynie systemem binarnym. GPT właśnie to ogarnia. Sposobem Barda już byśmy raczej nie żyli. Zadajemy teraz pytanie, jak wydostać się z pokoju, mając tylko piłkę od ping-ponga i zapałki. Według Barda nie ma szans na ewakuację. GPT zauważa, że wystarczy po prostu otworzyć drzwi i wyjść. A teraz, który zegar wskazuje częściej poprawną godzinę, zepsuty czy spóźniający się? Według Barda ten spóźniający się. To teraz, ile zajmie kotu złapanie myszy? Chyba najprostsze pytanie do tej pory. Brawo. Jak dotąd pierwszy sukces na koncie, zobaczymy jak dalej. Na koniec jeszcze tylko jedna ostatnia zagadka z drzewem i przejdziemy do następnego punktu. No niestety, poprawnie odpowiada tylko GPT. Bard przegrywa póki co we wnioskowaniu. Tak więc kolejny punkt ląduje przy GPT. Sprawdzimy teraz kreatywność, czyli jak dobre historyjki potrafią tworzyć oba modele. Na pierwszy strzał oczywiście dajemy napisanie jakiejś scenki science fiction o złych robotach, żeby było oryginalnie. GPT zdecydowanie wygrywa. Jest o lata świetlne lepszy, jeśli chodzi o kreatywność. Jego historyjka jest 100 razy ciekawsza niż to, co wyszło właśnie z Barda. Kolejne zadanie. Niech wczują się w instrument muzyczny i opiszą koncert muzyczny z jego perspektywy. I znowu. To, co generuje GPT, jest o wiele ciekawsze niż to, co wymyślił tutaj Bard. Jest w jakiś sposób nawet oryginalne, w przeciwieństwie do tego, co napisał Bard. Są tu też jakieś emocje, a przynajmniej próba opisu czegoś takiego. I wygląda to całkiem nieźle. Jednym słowem, jest to zwyczajnie o wiele bogatszy tekst, który ma to coś, czego nie ma tekst stworzony przez Barda. Lećmy dalej. Oba modele dostały teraz dziwne zadanie. Mianowicie, aby opisać, jak mogłoby smakować miasto, gdyby próbować je zjeść. Padło kilka miast do wyboru. GPT wybrał Warszawę. No więc zobaczmy, jak według GPT i Barda smakowałaby Warszawa. Według Barda jak bigos i pierogi. Po trochu jest też tam zupy pomidorowej. Opis od Barda rozwala. GPT natomiast podeszło w nieco innym, bardziej wznioślejszym kierunku. Całość macie zresztą na ekranie. Sumując, rundę wygrywa GPT. Dla Barda jednak szacun za bigos i pierogi. A teraz zobaczymy, jak oba modele radzą sobie z matematyką. Tego testu tak naprawdę nie powinno być, bo modele statystyczne to nie są kalkulatory. Nie powinny być tak używane, ale sprawdźmy to, skoro już testujemy. Tak czy siak, w tle właśnie dokonywane są obliczenia. Takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, potęgowanie, pierwiastkowanie i tak dalej. Nie jest źle. Oba modele radzą sobie podobnie z liczbami takimi jak akurat tutaj, aczkolwiek na tego typu modelach prawdziwych obliczeń bez zastosowania różnych zewnętrznych trików dokonywać się nie da. Co ciekawe, Google bardzo chwali się możliwościami matematycznymi Barda. Jest to jeden z punktów, jakie są przedstawiane jako bardzo mocne w tym modelu. Z drugiej strony GPT ma wtyczkę od Wolframa, który pozwala na potężne obliczenia, włącznie z mocno zaawansowanymi naukowymi kalkulacjami. Tak więc tutaj oba modele dostają po punkcie i w obliczeniach mamy remis. A teraz to, co jest jedną z ważniejszych rzeczy, czyli jak wygląda tworzenie kodu. Wygląda całkiem nieźle i walka tutaj może być zacięta, ale zobaczmy, jak to się prezentuje w akcji na żywo. W tle generujemy właśnie jakiś krótki Pythonowy kod służący do jakiegoś prostego zadania, typu zapis losowych liczb do pliku, spakowanie go zipem i następnie upload pliku na Google Drive. Oba modele piszą w zasadzie zbliżony kod. To, co robi GPT, jest jednak bardziej rozbudowane. Również opis, jaki wygeneruje GPT do utworzonego kodu, będzie o wiele treściwszy i bardziej zrozumiały, jeśli ktoś jest niezwiązany z programowaniem. Testujemy teraz, jak oba modele radzą sobie z modyfikacjami w utworzonym kodzie. Poprosiliśmy właśnie o małą zmianę i widzimy właśnie, jak reagują na prośbę oba modele.
Jak widać, oba radzą sobie bez problemu i stosują się do polecenia. A teraz prosimy o wytłumaczenie zasady działania jakiejś partii kodu. Oba modele bez problemu potrafią wytłumaczyć użytkownikowi, co robi dana część kodu, przy czym GPT robi to domyślnie w bardziej rozbudowany i czytelny sposób. Na tym polu, czyli ogólnej czytelności i łatwości, GPT zdecydowanie wygrywa z Bardem. Ale nie tylko Pythonem człowiek żyje, więc prosimy teraz o napisanie czegoś w jakimś innym języku. Na przykład w C++. Oba modele radzą sobie z zadaniem bez problemu. A teraz prosimy o wygenerowanie kodu tworzącego bazę SQL. Podajemy jakieś podstawowe założenia, typu, że chcemy tutaj tabelę do trzymania użytkowników i drugą do zapisu uprawnień. I tak samo, oba modele wykonują zadanie bez problemu. Oba natomiast, co ciekawe, inaczej podeszły do zagadnienia, jeśli chodzi o ułożenie relacji między tabelami. Poprośmy teraz więc na przykład GPT o lekką modyfikację, jeśli chodzi o relacje. Model oczywiście dostosowuje się bez problemu do zaleceń. Za moment o coś podobnego poprosimy Barda i zobaczymy, czy też nie będzie robił problemów. GPT przy okazji w gratisie ładnie opisuje nam tutaj, co właśnie robi. A teraz kolej na Barda. Jak widać, również wykonuje podobne zadanie bez najmniejszego problemu. Tak więc jak widzimy, jeśli chodzi o kwestię tworzenia kodu, to oba modele spisują się całkiem sensownie. Na koniec jeszcze prosimy o napisanie czegoś w JavaScripcie. Jakiś banalny, prosty kod jedynie na test. Tutaj mały ząk, bo o ile GPT doskonale zrozumiał, czego potrzebujemy, tak Bard już nie. Informujemy Barda, że nie zrozumiał do końca polecenia i piszemy mu, żeby poprawił nasz kod. Po takiej małej sugestii poprawia nasz kod i tym samym wszystko się już zgadza. A teraz zróbmy małe odwrócenie ról. Bierzemy kod, jaki wygenerował nam Bard i prosimy GPT o wytłumaczenie go krok po kroku. O to samo prosimy Barda. Pozwoli nam to pokazać, jak oba modele potrafią wyjaśniać kod. GPT kolejny raz robi to w o wiele bardziej rozbudowanej formie. I tym samym to GPT wygrywa tutaj w kategorii tworzenia kodu, gdyż zwyczajnie jest bardziej przyjazny i generuje łatwiejsze w zrozumieniu opisy. Mimo iż oba modele mają podobne możliwości, jeśli chodzi o generowanie samego kodu, to jednak w jego opisywaniu i tłumaczeniu go użytkownikowi przoduje tutaj GPT. Kolejna ważna kwestia, czyli analiza tekstu, takiego jak na przykład z plików CSV czy innych. Wrzuciliśmy do obu modeli zawartość przykładowego pliku CSV i poprosiliśmy o małą analizę danych. Na ekranie widzimy właśnie, jak oba modele radzą sobie z tym zadaniem. Jak widać, całkiem nieźle, bo właśnie oba zaliczyły fuck-upa. GPT zrozumiało, że proszę o napisanie kodu w Pythonie, który odczyta mi ten plik, a nie o to prosiłem. Bard za to policzył podwójnie cukrzycę. Piszemy więc do GPT, że nie o to chodziło i zobaczymy, co wyczyta nam z tego pliku. Prawidłowo zanalizował wszystkie przypadki, przy czym jeszcze dodatkowo na koniec zadał sensowne pytanie, czy słowo brak też można traktować jako jakąś przypadłość. Lecimy z następną CSV-ką, tym razem jakieś fejkowe recenzje gier, książek i innych produktów. I ostatni plik, lista zarobków według płci i zawodów. O ile GPT wszystkie te pliki analizuje w pełni poprawnie, tak Bard popełnia tu błąd za błędem. W obecnym na przykład stwierdził, że według pliku mężczyźni zarabiają więcej, gdzie prawidłową odpowiedzią jest, że kobiety. A dajmy im teraz zadanie bojowe. Niech dopiszą do ostatniego zestawienia kilka fikcyjnych rekordów i dodadzą dodatkową kolumnę określającą płeć jako 0 lub 1. Jak widać, oba modele poradziły sobie z rozszerzeniem listy. Prosimy teraz o konwersję pliku CSV do pliku JSON. Zobaczymy, czy oba to ogarną. Nasze dane w formacie JSON właśnie się generują. Tak więc nie stanowi to żadnego problemu. Przyspieszymy teraz lekko materiał, bo generowanie trochę trwa i na koniec spróbujemy jeszcze konwersji do XML-a. Poprosiliśmy teraz o konwersję do formatu XML i jak widzimy, oba modele generują dane w nowym formacie bez problemu. Podsumowując te kategorie, GPT radzi sobie z analizą danych bardzo dobrze, natomiast Bard ma z tym jednak pewne problemy. Dlatego kategorie te Bard przegrywa i kolejny punkt ląduje na konto GPT. A teraz kategoria, w której wydawać by się mogło, że będzie jeden zwycięzca z racji na bezpośrednie powiązanie z samym Google. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Poprosiliśmy właśnie o poradę, na co iść obecnie do kina, z małym zaznaczeniem, że interesujemy się fizyką. Zobaczymy, co zaproponują nam obydwa modele. GPT oczywiście z włączonym pluginem od internetu. I tymczasem niespodzianka. Bard, mimo że teoretycznie powinien być w jakiś sposób zintegrowany z wyszukiwarką, to wcale nie jest. Proponuje nam właśnie filmy, które były grane w kinach rok temu i wcześniej. Co w tym czasie robi GPT? Otóż proponuje nam Oppenheimera. Przedstawia recenzję i ogólnie poleca nam film, zaznaczając, że powinien się spodobać, skoro interesujemy się fizyką.
Bart tymczasem na pytanie, który mamy rok, odpowiada, że 2022. No tak, to my tutaj do niczego sensownego nie dojdziemy. Dlatego kolejna konkurencja, w której GPT zdobywa punkt. Następna konkurencja. Tłumaczenie na inne języki. Bierzemy zdanie, a niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają i jedziemy. Zadaniem jest przetłumaczyć na kilka innych języków. Jak widzimy, oba modele sobie poradziły. Czy poprawnie, to ciężko powiedzieć, gdyż szczerze mówiąc nie władam jakoś biegle hiszpańskim ani francuskim. Ale za moment to sprawdzimy. Na razie jednak jeszcze jedno zdanie. Wyście sobie, a my sobie. Każden sobie rzepkę skrobie. I bierzemy teraz, co wyszło tutaj po hiszpańsku i robimy tłumaczenie w drugą stronę. Tak jakby zgadza się z tym, co tłumaczyliśmy, więc chyba można uznać, że tłumaczenie jest w miarę poprawne. Sprawdzamy teraz jeszcze wersję Barda. I też wydaje się być w porządku. Dlatego tłumaczenie na inne języki uznajemy za feature, który działa dobrze w przypadku obu modeli. Tym samym w tej kategorii każdy z modeli dostaje po jednym punkcie i jest remis. Remis w tej kategorii oczywiście. A co z generowaniem grafiki, wykresów i tego typu rzeczy? W GPT mamy dostęp do Code Interpretera, Wolframa i możemy generować wykresy do woli. Ale jak to wygląda w przypadku Barda? Zobaczmy. Otóż w ogóle nie wygląda. Bard na nic takiego tutaj nie pozwala. O ile z poziomu GPT wygenerujemy sobie takie rzeczy, tak z poziomu Barda niestety już nie. Werdykt zatem dość prosty. GPT dostaje kolejny punkt. A na sam koniec bonus. Przetestujemy odporność na sugestie. Spróbujemy zamienić oba modele w na przykład Kasię. I proszę, oto Kasia. I w przypadku GPT, i w przypadku Barta. Możemy sobie z nią tutaj przez chwilę jeszcze porozmawiać, zanim przejdziemy do podsumowania. Wydaje się być nawet całkiem sympatyczna. I tym samym w kategorii podatności na sugestie oba modele dostaną tutaj po punkcie, gdyż jak widać mamy tutaj teraz na ekranie nagle magicznie dwie miłe Kasie. A już za moment podsumowanie całości. Wynik mówi chyba sam za siebie. Jak to teraz podsumować? Przede wszystkim, to wszystko tutaj to jest tylko subiektywna ocena i nie warto się nią kierować. Aby zrobić obiektywne, miarodajne porównanie obu tych modeli, należałoby po pierwsze wziąć ich angielskie wersje, określić jakąś metodologię i zrobić to w jakiś bardziej profesjonalny sposób. Materiał ponadto dotyczył jedynie wersji polskiej i w dodatku jedynie wersji dostępnej na moment nagrywania go. Z biegiem czasu, w miarę gdy będą wychodziły kolejne wersje, na pewno wiele rzeczy ulegnie usprawnieniu. Natomiast na ten moment Bardowi daleko jest niestety jeszcze do GPT-4. Bardzo, bardzo daleko. Różnica w wielu miejscach jest uderzająca i na pewno jeszcze trochę czasu zajmie Google'owi dogonienie w tym wyścigu konkurenta. Wypada więc trzymać kciuki i tym pozytywnym akcentem kończymy ten materiał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.